Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Doktor Damian Szacawa, UMC z Lublinie Instytut Europy Środkowej będziemy rozmawiać o Szwecji. Dzień dobry. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. Szwedzi należą do y, cierpliwych, cierpliwy naród. Cierpliwy, powiedziałbym taki bardzo, bardzo spokojny, stonowany, wyważony, więc no tak, można, można, można powiedzieć, że, że są cierpliwi, aczkolwiek też można powiedzieć, że wiedzą czego chcą, są pragmatyczni także. W obszarze bezpieczeństwa wydaje się właśnie, że wiedzą czego chcą, będą musieli poczekać, aczkolwiek chyba no, przyzwyczaili się do tego stanowiska Turcji, tego, że Turcja jednak kładzie. Te kłody pod nokia. Czy, czy, czy przyzwyczajili? No to, to trudno powiedzieć. Znaczy Mam wrażenie, że na początku byli, krótko mówiąc, zbyt pewni siebie. To też jest jakaś tam cecha charakterystyczna dla państw w Europie Północnej, że oni są po prostu pewni siebie. I podobnie było tą całą drogą Szwecji do NATO, rozpoczętą no już ponad, ponad rok temu, tak oficjalnie. W połowie maja 2022 roku, gdy przedstawiciele Szwecji i Finlandii wspólnie złożyli wnioski akcesyjne, natomiast no, zostali, tak jakby ustawieni w ciągu tych kolejnych miesięcy, czy też zostawiali, zostaw, zostali postawieni przed no, niezbyt miłymi dla nich negocjacjami, negocjacjami w sprawie ratyfikacji. Pomimo tego, że początkowo ten proces ratyfikacji był rekordowy. znaczy w zasadzie ponad 20 państw ratyfikowało protokoły Finlandii i Szwecji jeszcze w lipcu, tak? bo oficjalnego zaproszenia pamiętajmy oficjalne zaproszenie nastąpiło po szczycie w Madrycie w ubiegłym roku szczycie NATO, NATO. na to. No i w ciągu kolejnego miesiąca, nawet nie całego miesiąca ponad 20 państw członkowskich na to już miało tą procedurę za sobą. Kolejne dokonały tego, jak pamiętamy, w pierwszych miesiącach jesiennych, jesieni 2022. No i została Turcja i Węgry. Później mieliśmy to rozdzielenie, jeśli chodzi o wniosek Finlandii i wniosek Szwecji, więc Szwedzi, że tak powiem, cały czas są bardzo mocno ćwiczeni. A to, co się dzieje jeszcze dodatkowo wewnątrz Szwecji, te wszystkie sprawy związane z protestami Kurdów, związane z paleniem kukły symbolizującej prezydenta Erdogana, palenie Koranu przed ambasadą Turcji, czy też przed meczetem w, w Sztokholmie, no to wszystko to dodatkowo osłabiało pozycję Szwecji. Hmm. Czy to komplikuje właściwie sytuację wewnętrzną, jakkolwiek? Znaczy, jest, wyczek, jest, jest, jest wyzwaniem o tyle, że no, Szwecja została w trakcie tych negocjacji, nie chcę powiedzieć, że zmuszona, ale została no, obiecała, tak, poczynić pewne kroki, jeśli chodzi o zmiany w swoim ustawodawstwie krajowym, dotyczącym głównie finansowania terroryzmu, ale też współpracy z. Turcją w sprawie niektórych wniosków o ekstradycji, które o ekstradycję niektórych osób. No i to oczywiście nie jest po myśli partii lewicowych, które podnoszą, że no wraz z wnioskiem o członkostwo w Sojuszu Szwedzi będą musieli zmienić nie tylko swoją politykę bezpieczeństwa i politykę wobec niektórych państw sojuszników było nie było czy też przyszłych sojuszników, ale będą także musieli odejść czy też zmienić podejście do, do tych swoich rozwiązań wewnętrznych, z których się szczycili i które wypracowali w ciągu no, tych, tego okresu, w którym zachowywali neutralność. Tak? to to jest to nie jest takie łatwe. To nie, to nie będzie też proces, który będzie mógł się zakończyć, powiedzmy, w bardzo krótkim okresie czasu, tylko jest to proces, który będzie raczej rozłożony na kolejne pokolenia, tak na dobrą sprawę. Mhm. A jeżeli chodzi o planowanie bezpieczeństwa, chciałby się wdrożyć jakieś mechanizmy, ale jeszcze nie, czy to inaczej działa? No to znaczy, no, póki co, no to, no to to działa w ten sposób, że Szwecja wciąż jest państwem, które. Aspiruje do Sojuszu. Znaczy Szwecja nie jest objęta planowaniem NATO dotyczącym czy to Arktyki, tak, High North, czy to dotyczącym Bałtyku i, i, i tego, powiedzmy, Europy Środkowej, tak? no bo tutaj to, to jest jeszcze pytanie, gdzie ta Szwecja będzie się znajdowała, tak, za, za co będzie tak na dobrą sprawę odpowiadała, bo jest takim państwem, które łączy Arktykę oraz łączy Region Morza Bałtyckiego, no i tutaj dalej, powiedzmy, Europę, Europę Środkową. Więc póki co, no to, to, jest, to jest oczywiście bliska współpraca, to jest współpraca pomiędzy. Państwem, które kandyduje i pozostałymi państwami alianckimi, ale to ma za to niesie ze sobą określone, um, określone wyzwania, i, i szwedzkie zasoby nie są, nie są planowane do tego, że będą wykorzystane w tym momencie w e, obronie, tak? w obronie każdej, każdego cala natowskiej ziemi. No, ziemia Szwecji, póki co nie jest ziemią natowską, tak, czyli no, z wszystkimi tego, tego konsekwencjami. To się oczywiście zmieni, znaczy też docelowo zmieni, ponieważ wiemy, że prezydent Erdogan dał to zielone światło, a więc no to jest coś, z czego będzie mu się bardzo trudno wycofać. Znaczy, ja od początku powtarzam, że, no, że Szwecja będzie tym państwem natowskim, aczkolwiek kiedy, no to to jest jeszcze w dalszym ciągu pytanie, moim zdaniem otwarte, pomimo tego, że Erdogan zapowiedział, że podda ten wniosek pod głosowanie w, w październiku, nie szybciej niż w październiku. No ale to też pamiętajmy, że, że prezydent Erdogan ma jeszcze. Tak jakby kilka możliwości, kilka kart w ręku dotyczących chociażby wykorzystania tego, co zostało ustalone w przeddzień szczytu w Wilnie, czyli tego, tego wspólnego oświadczenia, na mocy którego chociażby Szwedzi mają przedstawić taką mapę drogową, jak będą, jak zamierzają w dalszym ciągu tutaj przeciwdziałać terroryzmowi, w jaki sposób, jakie działania będą w dalszej części podejmować i podobnie jak podobnie jak to było po rok temu przed szczytem w Madrycie gdy zostało podpisane to trójstronne memorandum które nawiasem mówiąc też w dalszym ciągu jest obowiązujące w dalszym ciągu jest w mocy no to podejrzewam równie dobrze że to co zostało ustalone przed szczytem w Wilnie również może być przedmiotem różnych interpretacji więc więc może w ten sposób, że można wstawiać tego szampana do lodówki, ale ja bym z jego otwieraniem jeszcze, jeszcze poczekał i no, raczej zaparzył sobie, jest, jest poranek, więc zaparzył sobie tureckiej herbaty albo, albo kawy. Czyli niedokończone rozszerzenie. Komentarz dr Damian Szacowa. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.